Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Wzgórz Trzebnickich. Nazywam się Paulina Haba i zapraszam na serwis informacyjny powiatu trzebnickiego. Za nami Gminny Dzień Rodziny w gminie Zawonia. 20 maja odbył się piknik rodzinny oraz Dzień Dziecka w Zawonii. Podczas wydarzenia można było obejrzeć występy dzieci ze szkoły podstawowej w Zawonii, zatańczyć zumbę poprowadzoną przez Angelinę i Malwinę Białowąs, czy pobawić się z klaunami cyrkowymi Rupert and Rico. Na uczestników czekało wiele atrakcji dla całych rodzin. Zapraszamy na reportaż z wydarzenia. Z okazji Dnia Rodziny oraz Dnia Dziecka składam Państwu najserdeczniejsze życzenia czułości, miłości, wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa, które powinno istnieć w każdej rodzinie. Bardzo zawsze zależy mi na tym, aby wszelkie działania skierowane były nie tylko do odbiorców dorosłych. Dbamy o kulturę, dbamy o szkołę, dbamy o seniorów, dbamy też o bezpieczeństwo, budując drogi i chodniki. Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby każdy mieszkaniec naszej gminy czuł się i w swojej rodzinie, i w naszej gminie zaopiekowany, bezpieczny i kochany. Witamy pięknie wszystkich mieszkańców gminy Zawonia, a witam Państwa show cyrkowy klaunów Ruperta i Rico. I z okazji Dnia Dziecka dzisiaj dla każdego malucha bardzo wiele prezentów i fantastycznej zabawy. 20 maja obchodzony jest Dzień Rodziny w gminie Zawonia. Oczywiście jest to impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury. Nie mogło zabraknąć biblioteki, która jest w jej strukturach. Tradycyjnie przygotowaliśmy kiermasz, książki używanej dla najmłodszych, ale myślę, że dorośli też znajdą cząstkę swoich wspomnień dziecinnych. Książki nie są drogie, bo po złotówce. Poza tym biblioteka przygotowała zabawę dla najmłodszych. Szkolimy na tajnych agentów. Podczas tej zabawy dzieci mają możliwość rozwiązywania zagadek, które są poukrywane na całym terenie, gdzie odbywa się to dzisiejsze wydarzenie. I już mamy pierwszych chętnych, którzy bawią się świetnie. Mam nadzieję, że ukończą szkolenie, za co zostaną nagrodzeni. Chciałam złożyć życzenia w imieniu swojej i bibliotekarki pani Elżbiety Michty. Życzenia uśmiechu na co dzień dla dzieciaków, radości, spełniania wszystkich marzeń, niezatopionych idei, a przede wszystkim uśmiechu. Kochane dzieci, z okazji Waszego święta, w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury chciałabym Wam złożyć najwspanialsze, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, zawsze wspaniałych przygód i przyjaciół. Dwudziestego maja na zaproszenie wójta gminy Zawonia Agnieszki Wersty przyjechała do Zawonii wielka artystka polskiej estrady Grażyna Łobaszewska. W sobotnie popołudnie wystąpiła na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Zawonii, przy okazji świętując swoje 50-lecie działalności artystycznej. Koncert odbył się z okazji Dnia Matki, gdzie mogliśmy usłyszeć m.in. takie hity jak Czas nas uczy pogody, Gdybyś, czy Ludzie z duszą. Już od 10 lat w ogrodach klasztornych siostry Boromeuszki razem z gminą Trzebnica oraz Fundacją dla Ratowania Klasztoru Świętej Jadwigi Śląskiej By Służyć organizują wspaniałą rodzinną majówkę. Jej celem jest zbieranie funduszy na remont dachu pocysterskiego klasztoru, a przy okazji integracja mieszkańców. Na wszystkich czekał bogaty program atrakcji. W Trzebnicy odbyły się 9 dni rodziny, które zgromadziły mieszkańców oraz wielu gości. Przez cały tydzień od 21 do 27 maja odbywały się różne wydarzenia, w tym gry terenowe, pikniki i konkurencje sportowe. Wielki finał miał miejsce na stawach trzebnickich. To było niezapomniane święto, które umocniło więzi społeczności. Już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję. 28 maja w Szymanowie w ramach 14. Folkloriady odbył się jubileusz 45-lecia zespołu ludowego Szymanowianie oraz
pięciolecia zespołu Szymanowskie z Kowroneczki. Na scenie gościnnie wystąpiły również zaproszone zespoły ludowe, m.in. Rogożanie, Baryczanie czy Malinianie. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych – zamki dmuchane, brokatowe tatuaże oraz liczne gry i zabawy. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach 28 maja świętował Dzień Mamy. Na scenie można było posłuchać wyjątkowe utwory operatkowe oraz szlagiery dedykowane wszystkim mamom w wykonaniu Moniki Gruszczyńskiej przy akompaniamencie pianina. Dla mam wystąpili również uczestnicy kreatywnego teatru, uczestnicy lekcji śpiewu oraz chór Vox Domini. Uwaga na włamywaczy! Od pewnego czasu na terenie Milicza i okolic grasują włamywacze. Rabują przeważnie w nocy, również we wsiach. Interesują się szczególnie narzędziami markowymi, firmowymi, sprzętem pożarniczym, skuterami i tym podobnymi. Wcześniej dokonują rekonesansu, oglądając teren i posesje. Jeśli zauważyliście podejrzane osoby kręcące się koło waszych posesji, informujcie o tym zdarzeniu. Prosimy również zapoznać się z komunikatorem policji. Zawarte są w nim wskazówki, jak należy się zachować. W ostatnim czasie na terenach wiejskich powiatu milickiego nasiliły się kradzieże mienia z pomieszczeń gospodarczych oraz garaży. Łupem włamywaczy padają najczęściej elektronarzędzia, pilarki spalinowe, jak również nawozy oraz środki ochrony roślin. Sprawcy pod osłoną nocy dostają się do pomieszczeń po wcześniejszym uszkodzeniu zamków oraz kłódek zabezpieczających. Niestety zdarzają się jednak i takie sytuacje, gdzie właściciele posesji w żaden sposób nie zabezpieczają swojego mienia, co znacznie ułatwia działanie włamywaczom. Z tego miejsca zwracamy się do Państwa z apelem o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń pomieszczeń gospodarczych, domów czy też garaży. Pamiętajmy, że nawet najskuteczniejsza policja nie ochroni w pełni naszego mienia, jeżeli nie będziemy sami o nie dbali. Jednocześnie prosimy o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich informacji o podejrzanych osobach, które zwłaszcza w porze nocnej przebywają w obrębie naszego miejsca zamieszkania. Dobra wiadomość dla wszystkich lubiących spędzać czas aktywnie i dla tych, którzy poszukują ochłody w upalne dni. 4 czerwca rozpoczyna się sezon letni na basenie zewnętrznym w Gminnym Parku Wodnym Trzebnica Zdrój w Trzebnicy. Ceny biletów to koszt 15 zł normalny, a ulgowy 10. Zapraszamy! Żmigrodzkie Dni Smoka 2023 już w ten weekend. W dniach od 2 do 4 czerwca w Żmigrodzie będzie można potańczyć na zabawie tanecznej, posłuchać koncertów, zjeść coś na strefie gastronomicznej czy pobawić się na wesołym miasteczku. Na scenie wystąpią gwiazdy takie jak Margaret, Bryska, zespół Kombi oraz Mik. W piątek odbędzie się już tradycyjnie parada ulicami miasta oraz występy artystyczne na targowisku Mój Rynek w Żmigrodzie. Więcej informacji na stronach organizatorów. Zapraszamy! 7 czerwca kilkaset tysięcy dzieci i nastolatków z całej Polski będzie czytać książki w swoich bibliotekach, szkołach, w parkach i na rynkach. Akcja Jak nie czytam, jak czytam odbywała się co roku w latach 2016-2019. Rekordowo uczestniczyło w niej 459 tysięcy osób, głównie dzieci i młodzież. Głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole, a organizatorami lokalnymi biblioteki wszystkich typów. W tym roku do akcji przyłączyła się również Gminna Biblioteka Publiczna w Zawonii we współpracy z Biblioteką Szkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawonii. Zapraszamy dzieci i młodzież oraz każdego, kto ma chęć czytać nietypowo, bo w biblioteczną środę. Akcja rozpocznie się od godziny 12 do 16 w siedzibie biblioteki w Zawonii. Zapraszamy! W dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego to już wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia!